Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym. Jerzy Pilch pod mocnym aniołem. Szanowni Państwo, Jerzy Pilch, pisarz, publicysta, scenarzysta, żył w latach 1952-2020. W jednej z redakcji, myślę, że warto to też wiedzieć, pracował wiele lat, w kilku redakcjach. W jednej redakcji sąsiadował niemalże biurko przy biurku z księdzem profesorem Józefem Tischnerem. Jako scenarzysta dał się poznać między innymi w filmie Żółty Szalik. Ta jedna z bardziej czytelnych, rozpoznawanych scen w polskim internecie. Scena z filmu Żółty Szalik, kiedy to Janusz Gajos siedzi przy stoliku w restauracji i prosi kelnera o przyniesienie mu życiodajnej substancji. Tu kelner okazuje się być bez cienia wątpliwości obyty w temacie, czym zyskuje aplauz Jerzego, przepraszam, nie Jerzego, Janusza Gajosa. Ta scena, to tutaj w tej scenie wyczuwamy, szanowni Państwo, rękę Jerzego Pilcha. O czym jest ta powieść napisana? Kunsztownym, wspaniałym językiem. Język Pilcha bardzo dobry, doskonały. Proszę Państwa, o czym jest ta powieść? Na samych kartach książki dowiadujemy się, że główny bohater chciał napisać historię człowieka, który podnosi się z upadku. Historia człowieka, który podnosi się z upadku. Mamy tutaj, drodzy Państwo, można powiedzieć zapis choroby alkoholowej, bardzo ciężkiej choroby, choroby śmiertelnej. I tym samym ta książka jest bardzo silnym ostrzeżeniem przed spożywaniem wody, jak tutaj okowite nieraz nazywa autor Jerzy Pilch. To jest, szanowni Państwo, można tą książkę odczytać jako bardzo mocne, bardzo silne ostrzeżenie przed alkoholem, przed nałogiem alkoholowym. To ostrzeżenie może nie jest do końca trafiające, ono być może nie trafia od razu bezpośrednio ze względu na doskonały, tak jak powiedziałem, doskonały, kunsztowny język Jerzego Pilcha. Momentami można rzeczywiście boki zrywać, ale gdzieś tam między tymi zdaniami, między tymi literami dostrzegamy te pokłady rozpaczy człowieka, który cierpi, który bardzo mocno cierpi. Poznajemy zatem, szanowni Państwo, razem z głównym bohaterem, poznajemy życie w zakładach dla deliryków. Tutaj są niesamowite, można powiedzieć, przygody, relacje z pobytu z tego zakładu. Jest tutaj zawarta informacja, że główny bohater był 18 razy w tym zakładzie deliryków. Ciągle wracał. Pokazuje to, jak bardzo ciężka jest to choroba, jak nałóg alkoholowy jest bardzo, bardzo ciężki. Dowiadujemy się, drodzy Państwo, też o zaburzeniach czasowych, które przeżywają osoby pogrążone w tym nałogu. Troszkę, drodzy Państwo, też w swojej książce, tutaj wziąłem ze sobą jeszcze dwie
dwie inne książki. Troszkę nawiązuje w pewnym momencie, proszę Państwa, będziemy mówić o tej książce, Wieniedikt Jerofiejew, dzieła prawie wszystkie. Między innymi tutaj jest utwór Moskwa Pietiuszki. Troszkę nawiązuje, drodzy Państwo, do Wieniedikta Jerofiejewa. No właśnie w tym bardzo dużych pokładach humoru. No nawet Pilch, opisując bardzo trudne sprawy, no ten używa języka bardzo ciekawego, wyrafinowanego. Tak jak powiedziałem, można momentami łapiemy się za brzuch ze śmiechu. Jako pisarz, no wyczuwamy tutaj pisarza, który ma doskonały słuch, jest bardzo dobrym obserwatorem rzeczywistości. No a na oddziale deliryków, do którego wracał główny bohater Jurek, no spotykamy najróżniejsze osoby, drodzy Państwo. Najróżniejsze osoby, najróżniejszych pacjentów, którzy mają najróżniejsze pseudonimy, najróżniejsze wulga. Mamy tutaj między innymi Kolumba Odkrywcę. Kolumbem Odkrywcą okazuje się być profesor nauk społecznych, który przeszedł wszystkie szczeble kariery uniwersyteckiej, ale jest pogrążony w nałogu alkoholowym. Mamy tutaj fryzjera, w cywilu fryzjera. Mamy przedstawicieli najróżniejszych zawodów. Pokazuje to no jednoznacznie, że ta choroba no dotyka no właśnie wszystkich najróżniejszych zawodów, ludzi w każdym wieku. Tutaj też jest, też mamy do czynienia z, na przykład z jednym ze pacjentów jest student prawa. Najróżniejsze postacie no, mocujące się z nałogiem alkoholowym. Sporo też symboliki jest tutaj w podmocnym aniołem, odwołań no i do Pisma Świętego. Pada na przykład, to nie jest akurat odwołanie do Pisma Świętego, ale pada odwołanie do skóry węża. Tutaj zdaje się, jak teraz jeszcze przypominałem sobie, czytałem po raz kolejny pod mocnym aniołem Pilcha, pada porównanie do, chyba trzykrotnie w książce, do skóry węża. I ten nauk schodził ze mnie, jak z węża schodzi skóra węża. Tu zachęta też dla nas, szanowni Państwo, do sięgania po Władysława Kopalińskiego, najróżniejszego rodzaju słowniki, tutaj akurat koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy. Między innymi mowa jest tutaj o skórze węża. Schodzenie tutaj, pozbywanie się skóry przez węża oznacza odradzanie. Główny bohater pogrążony w tym nałogu alkoholowym, no chce się jednak wyrwać. No toczy bardzo, no niemalże momentami beznadziejną walkę, ale mimo tego no nie traci nadziei. No wierzy jeszcze, wierzy w miłość, wierzy, że ta miłość, pewne wspomnienia mogą go tutaj uratować. Przeczytam Państwu fragment tej powieści. Jeszcze pół roku, a może jeszcze tydzień temu, pływałem głęboko pod lodem w zamarzniętym stawie. Woda gęstniała od śnieżnego igliwia, nad moją stygnącą głową ściśle do siebie przylegały kry. Nie było odrobiny światła, byłem zamarzającym na kość kościotrupem i byłem rozczarowany stereotypową fabułą własnej agonii. Wszystko szło tak, jak tysiąc razy o tym czytałem. Przymknąłem zamarzające powieki i zaczęło mi się przypominać całe moje zmarnowane życie. Dobry traf chciał jednak, że na początku przypomniała mi się piłka nożna i przypomniały mi się wszystkie bramki strzelone w dzieciństwie. I ujrzałem żółtą węgierską futbolówkę
jak wpada po moim uderzeniu do bramki na stadionie Startu w Wiśle i do wszystkich bramek prowizorycznie wytyczonych na krakowskich Błoniach. I przypomniała mi się bramka strzelona głową na łące pod schroniskiem na Markowych Szczawinach. I przypomniały mi się bramki strzelone w sali gimnastycznej na Powązkach. Przypomniały mi się wszystkie moje piłkarskie sny, koszmary, majaczenia i już we śnie przedśmiertnym uginałem bezwiednie prawą nogę, tak jakbym chciał ostatni raz skierować widmową piłkę do widmowej bramki i pięta moja dotknęła zamarzniętej bocznej linii ostatniego kręgu. Odbiłem się, tak jest, jakkolwiek to brzmi, a brzmi to kiepsko, odbiłem się. Powtarzam jednak, byłem rozczarowany fabułą agonii, a fabuła ocalenia nie okazywała się lepsza. Dotknąłem stopą bocznej linii, odbiłem się i wpierw wolno, a potem coraz prędzej wstępowałem w górę i po niedługiej chwili wiedziałem. Wiedziałem, że przebiję najciemniejsze warstwy, że o własnych siłach przejdę przez zamarznięte kry. I przepłynąłem, przeszedłem i jestem. Jestem pośród wielkich sierpniowych pól i ty jesteś ze mną. Pod wieczór na werandzie z rozległym widokiem będziemy pić herbatę. Nasze dusze nigdy stąd nie odejdą i nigdy tu nie usną. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, no jest to ostrzeżenie. No można to odczytać jako ostrzeżenie. Bardzo mocne przed alkoholem. Myślę, że tak to odczytał też tą książkę reżyser Wojciech Smarzowski. Tu pada na przykład takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że no, bo główny bohater uważa się tutaj za no, wybitnego majstra, magistra czy profesora, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Wie na temat spożywania alkoholu bardzo, bardzo wiele. Tutaj są najróżniejszego rodzaju wspomnienia, znaczy niemalże traktaty dotyczące techniki picia alkoholu, filozofii picia alkoholu, ale zwraca uwagę, główny bohater zwraca uwagę, że w swoim życiu obserwował wielu debiutantów w tej sztuce, którzy no, debiutują gdzieś tam na podwórku, odkręcają pierwszą butelkę z wódką. To wspomina Jerzy Pilch. Zachęcam Państwa bardzo mocno do lektury książki. Jeszcze spojrzę tutaj do swojego wiernego zeszytu, czy coś tutaj jeszcze sobie wynotowałem. No jest w książce, Szanowni Państwo, też wspomnienie, bo w tych najróżniejszych też ciągach alkoholowych tutaj wskazane jest, że w czasie kilku w zasadzie tych ciągów alkoholowych tutaj opisanych w książce autor między innymi czytał też Czarodziejską Górę Tomasza Manna. O Czarodziejskiej Górze mówiliśmy, wspominaliśmy, była przedmiotem rozważań na Państwa ulubionym kanale. Wszystkie przeczytane wieczory. Proszę Państwa, bardzo mocno zachęcam Państwa do książki Pilcha. Bardzo ciekawy język, kunsztowny język. No taki momentami śmiech przez łzy, bo temat jest bardzo poważny. Natomiast no, jest to taka mieszanka. No. Mieszanka Pilch dotyka bardzo ważnych kwestii, ale jednocześnie znaczy jego język jest to bardzo duże poczucie humoru. No, tą powagę tematu w jakiejś mierze rozładowuje. Bardzo mocno Państwa zachęcam do lektury. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie.